Cześć, to wraca Życie Poczciwe. Dzisiaj trochę o tym, jak zrobić produktywnie, jak spędzić produktywnie wakacje. Zapraszam. Jak widzicie, jeszcze jest czas, kiedy się chilluję, ale mam pewien plan. Mam plan na te wakacje, żeby spędzić je trochę lepiej niż ostatnie dwa sezony wakacyjne, które spędzałem. Bo zawsze w wakacje tak jakoś gdzieś ten pas się rozpuszcza, gdzieś to rozluźnienie następuje i gdzieś dużo mniej człowiek jest i produktywny, i mniej robi, i też jest takie podejście, że po prostu słońce świeci, no to może trzeba sobie odpocząć. A teraz, skoro jestem na samym początku czerwca jeszcze i już będę po moich czasach takich dłuższych, które naprawdę naładowały mnie super energią, witaminą D, piaskiem, plażą, słońcem, to czuję, że będzie dużo mocy, żeby w te wakacje popchnąć, dużo rzeczy popchnąć i żeby nie zrobić tego miesiąca, dwóch przerwy. I być może tak będziemy robić, że te wakacje może warto wcześniej pojechać, żeby już mieć ten odpoczynek za sobą, żeby móc się skupić na pracy, na robieniu większej ilości rzeczy. Także tak będzie w te wakacje próbnie, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie na pewno mam dużo mocy na działanie w różnych sferach życia, między innymi jeśli chodzi o życie poczciwe. Warto pamiętać, że sezon wakacyjny jest taki sam jak każdy inny sezon tak naprawdę. Niczym się nie różni, jeśli chodzi o to, ile możemy robić. Różni się tylko tym, że kiedyś 3 miesiące spędzaliśmy na ubawieniu się, gdy była szkoła, gdy były studia, a teraz? Teraz te 3 miesiące mogą być ważnym czynnikiem w naszym dalszym życiu, i czy to zawodowym, czy prywatnym, czy zdrowotnym, jeśli go wykorzystamy dobrze. Dlatego nie zmarnuj tych 3 miesięcy, ja ich nie zmarnuję, spróbuję wykorzystać w pełni. I cóż, będziecie tego świadkami tu, na Życiu Poczciwym. Tymczasem pozdrawiam Was ze słonecznej Lachki. Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Zasubskrybuj, a nowy odcinek zobaczysz pierwszy. I dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje filmy i subskrybują mój kanał, bo dla Was to tworzymy. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam. Wacław, sayonara.